Dzień dobry, kochani. Widzicie nas na balkonie i wyprowadzę was z błędu. Możecie być spokojni. Nie gram ze sztabą kawałka arii. To była aria? Show. No dobra, dzieła pod tytułem Romeo i Julia. Tylko jak zapewne się domyślacie, zrobimy metamorfozę i odmienimy balkon. I oczywiście nie ten balkon, tylko nasz balkon w mieszkaniu od zera. I oczywiście muszę to zrobić, bo jesteście dla nas niesamowitym motorem napędowym. Dziękujemy wam z całego serca za super odbiór serii, za łapkę w górę, za komentarze, za uwagi. Naprawdę czytamy wszystkie i wiele też się od was uczymy. Dobrze, nie gadajmy. Przenieśmy się do mieszkania i zobaczcie, co wymyśliliśmy z balkonem. A jeżeli jeszcze nie wiecie, co działo się w poprzednich odcinkach, to koniecznie nadróbcie zaległości. Sprawdźcie też sypialnię, za której metamorfozę panowie wzięli się już na samym początku, konstruując własnoręczne łóżko, półki i ściankę. Ciekawych rozwiązań nie zabrakło też w salonie, do którego przylega balkon. I to właśnie z nim ekipa zmierzy się w dzisiejszym odcinku. Ciekawe zaaranżowanie małego balkonu może wydawać się dość trudne, no ale trzymając się kilku zasad, każdy jest w stanie odmienić go nie do poznania. Zależało nam na tym, aby przestrzeń ta nie była zagrodzona starymi szafkami, stojakami na rowery, no czy rzeczami, które mieliśmy wyrzucić, ale gdzieś wewnętrzny głos szepnął nam do ucha: to się jeszcze przyda. Ehe, nie znamy te numery. Główną funkcją, jaką zaplanowaliśmy dla balkonu, będzie ta relaksacyjna. Mimo że miejsca mamy mało, pomoże to w uzyskaniu efektu przytulności. Metamorfozę zaczniemy od zadbania o ściany, w których uzupełnimy ubytki oraz położymy nową strukturę. Nie inaczej będzie z podłogą. Tutaj zastosujemy odporną na warunki atmosferyczne deskę kompozytową, a z racji tego, że balkon ma być przedłużeniem salonu, to na jednej ze ścian znajdzie się kominek, a po drugiej stronie sprytne siedzisko wyposażone w funkcję spania. Nie może zabraknąć też miejsca na stolik kawowy oraz delikatne dodatki. Stare greckie pożegadło mówi, że jeden obraz potrafi powiedzieć więcej niż 1000 słów. Jak sami widzicie, no balkon nie należy do najpiękniejszych i jakbym miał go określić tytułem filmu, postawiłbym raczej na czas apokalipsy niż na żart tropików. Pora to zmienić. Na początku przygotowaliśmy ściany balkonu, demontując zbędne elementy, zdrapując odchodzącą farbę oraz szpachlując dziury i nierówności. Cała powierzchnia ścian została zagruntowana gruntem głęboko penetrującym. Następnie rozrobiliśmy klej do zatapiania siatki, po czym nałożyliśmy go na ścianę i ściągnęliśmy nadmiar za pomocą grzebienia. Na tak przygotowany klej nałożyliśmy siatkę i za pomocą pacy do szpachlowania wtopiliśmy ją w klej, ściągając przy tym jego nadmiar. Wykonując klejenie, pamiętajmy o tym, że powinno się ono odbywać w pochmurny dzień. A jeśli nasze prace jednak wypadają w słoneczny dzień, to róbcie to pod osłoną, chociażby z czarnej folii. Kiedy klej wysechł, nałożyliśmy jego drugą warstwę w celu wyrównania całej powierzchni. Po ponownym wyschnięciu powierzchnia została pokryta podkładową masą tynkarską. Rozmieszaliśmy gotowy tynk akrylowy, po czym nałożyliśmy go na ścianę, ściągnęliśmy nadmiar i po 5 minutach przetarliśmy plastikową pacą dla osiągnięcia pożądanego efektu. Tym sposobem ściany zostały wykończone, pęknięcie i ubytki zniknęły, a balkon zaczął w końcu odżywać. Już wygląda to fajnie, ale to jeszcze przecież nie jest koniec naszych prac. Po ścianach przyszedł czas na podłogę. Możliwości mamy tutaj wiele, począwszy od płytek, sztucznej trawy czy wykonaniu podłoża z desek. Każde z tych rozwiązań ma swoje plusy, jak i minusy. Nam spodobała się podłoga drewniana, aczkolwiek trzeba pamiętać, że musimy o nią dbać i najlepiej sprawdzi się na zadaszonych i osłoniętych balkonach. W naszym przypadku wygrał pragmatyzm i postawiliśmy na deskę kompozytową odporną na warunki atmosferyczne. Być może nie należy to do najtańszych rozwiązań, ale zapewni nam trwałą i elegancką powierzchnię na lata. Zaczęliśmy od oczyszczenia podłoża z pozostałości po pracach przy ścianach. W wiadrze rozrobiliśmy masę izolującą pod deski tarasowe i przy pomocy pacy do szpachlowania nałożyliśmy ją na całą powierzchnię podłogi. Kiedy izolacja wyschła, ułożyliśmy wsporniki tarasowe i przymocowaliśmy do nich kantówki kompozytowe. Całość została ustawiona w odpowiednich odstępach i wypoziomowana. Został również zachowany lekki spad po to, aby woda nie stała na deskach, na przykład po myciu czy po opadach deszczu. W ten sposób mamy podłoże, które jest doskonale wentylowane i optymalnie zabezpieczone przed wilgocią. Na tak przygotowane kantówki zaczęliśmy układać docięte deski kompozytowe, mocując je za pomocą klipsów przytwierdzanych do kantówek. Po ułożeniu desek na podłodze postanowiliśmy także przymocować kantówki kompozytowe bezpośrednio do ściany za pomocą kołków rozporowych i zamontować deski przecięte wzdłuż na pół również za pomocą klipsów. Na przeciwległej ścianie przykręciliśmy po 2 kantówki docięte na wysokość 90 cm. Także ją zabudowaliśmy, mocując dodatkowo biokominek.
Nie dość, że będzie to element dekoracyjny, to dodatkowo wprowadzi przytulną atmosferę i ogrzeje nas podczas chłodnych wieczorów. Zrobiło się czysto, nowocześnie, więc nie zatrzymujmy się i idźmy z pędem. Podczas gdy chłopaki wykańczali ściany i podłogi, my postanowiliśmy nie próżnować. Mówiliśmy już o tym, że główną funkcją, jaką ma spełniać balkon, to ta relaksacyjna. Kominek już wisi, klimacik jest, więc czas zabrać się za coś do siedzenia. Rzecz jasna, nie pojedziemy po coś gotowego do sklepu, tylko postaramy się to zrobić z kantówek, desek sosnowych i płyt MFP. Sprawdziły się przy budowie łóżek i kanap do sypialni oraz salonu, sprawdzą się też i tu. Budowę zacząłem od stworzenia z kantówek trzech podstaw o wymiarze 73x24 cm, które połączyłem ze sobą w 40 cm odstępach. Jako, że będzie to rozkładana kanapa, to od góry przykręciłem deski, pamiętając o tym, że co druga deska takiego stelaża będzie się wysuwała. Trzeba więc zachować wystarczający luz pomiędzy nimi. Tak plus minus 2 mm. Przyszedł czas na front łóżka. Tutaj również nie było jakiejś wielkiej filozofii. Rama zrobiona z desek na szerokość i wysokość łóżka, do niej przymocowana płyta, a dookoła niej docięte pod kątem 45 stopni ozdobne deski. Wszystko pasowało jak ulał, więc pora na uzupełnienie luk stelaża pozostałymi deskami. Pozostało jeszcze zrobić oparcie. Tu podobnie jak w kanapie w salonie wycięliśmy elementy z płyty MFP, które przykręciliśmy do podstawy. Całość zabudowaliśmy z sosnowymi deskami od góry i od frontu, a zwieńczeniem budowy było dodanie kółek oraz pasków ograniczających wysuwanie kanapy. Jako, że meble balkonowe muszą być odporne na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych, to najpierw pomalowaliśmy front kanapy na biało, a potem zabezpieczyliśmy całość olejem do drewna. Po wyschnięciu i dodaniu poduszek nasza rozkładana kanapa w końcu znalazła się na swoim miejscu. Nawet jeśli z czasem ulegnie zniszczeniu, to zaletą drewnianych mebli balkonowych jest to, że można je w prosty sposób odnowić i tym sposobem zyskają swój dawny blask. Kochani, jak dobrze wiecie, na balkonie miejsca nigdy za dużo, a stolik to rzecz obowiązkowa. I łącząc te dwa fakty i dodając jeszcze jeden, że musi być sprytnie i pomysłowo, stwierdziłem, że zrobię stolik, ale oczywiście niezwyczajny stolik, tylko taki, który umiejscowimy na balustradzie, a do tego w momencie, kiedy nie będzie nam potrzebny, przestanie zajmować miejsce. Brzmi jak magia? Nic bardziej mylnego, zobaczcie. Tworzenie składanego stolika zaczęliśmy od docięcia elementów ze sklejki. Duże płyty połączyliśmy ze sobą przy pomocy zawiasów. Następnie wzięliśmy się za tworzenie szyny z kółkami. To nic innego jak dołożenie dwóch desek tworzących profil, w którym znajduje się zestaw jezdny. Jak już zapewne domyślacie się, stolik będzie suwał się po balustradzie, co oznacza, że będziemy mogli go bardzo łatwo umieścić w dowolnym momencie. Nie, w dowolnym miejscu. Takie małe udogodnienie. Aby całość była bardziej estetyczna, to na wszystkie miejsca po wkrętach nałożyliśmy masę szpachlową do drewna, a kiedy wyschła, pokryliśmy całą konstrukcję czarną bejcą. Dodatkowo zabezpieczeniem przed warunkami atmosferycznymi były trzy warstwy lakieru bezbarwnego. Na koniec na środku wkleiliśmy magnesy oraz zadbaliśmy o uchwyt oraz ramiona do podtrzymywania blatu. Myślę, że spokojnie mogę sobie zbić pionę, bo założenia zostały zrealizowane. Mamy na balkonie mobilny stolik, na którym w dowolnym miejscu możemy położyć filiżankę z kawą czy inne rzeczy. Kiedy nie będziemy z niego korzystać, to wystarczą dwa ruchy, aby go złożyć i jak widać nie zajmuje on tak niezbędnej na balkonie przestrzeni. Mogę śmiało powiedzieć, dobra robota, no bo jak przecież ja siebie nie pochwalę, no to kto inny? No chyba, że wy w komentarzach, będzie mi bardzo miło. Ostatnim elementem są dekoracje, które sprawią, że przebywanie na balkonie stanie się jeszcze bardziej przyjemne. Jeśli jest on niewielkich rozmiarów, to nie ma co z nimi przesadzać, no bo przecież nie chodzi nam o to, aby go zagracić. Przede wszystkim zadbajmy o to, aby dodatki pasowały do siebie kolorystycznie i były w podobnym stylu. Świetnie sprawdziły się tutaj nastrojowe lampiony i świeczniki, które wydobywają z siebie finezyjnie tlące się światło, co uprzyjemni tylko wieczory spędzone na świeżym powietrzu. O wyjątkową atmosferę na balkonie zadbały też kolorowe lampki umieszczone za łóżkiem oraz te położone luźno na parapecie. Ścianka wyłożona deską kompozytową stała się idealnym miejscem do zawieszenia donic z kwiatami, które dzięki zastosowanej konstrukcji można dowolnie przestawiać, tworząc ciekawe kompozycje. Dzięki temu wiosną i latem będzie tu jeszcze piękniej. Na kanapie wylądowały wzorzyste poduchy, a jak sami już wiecie, jest ona także rozkładana, więc kiedy tylko najdzie nas ochota na drzemkę na świeżym powietrzu, poczytanie książki z wyciągniętymi nogami, czy po prostu na błogie patrzenie się na ogień biokominka, to zawsze można to zrobić. I to w dodatku u siebie na balkonie. No, tylko pogoda, rzecz jasna, musi się trochę poprawić. No panowie, po raz kolejny nie mogę się napatrzeć na wasze dzieło. Niedawny składzik na rzeczy, jaki mogliśmy tu zobaczyć, zmienił się nie do poznania. W strefę relaksu i wypoczynku.
Balkon faktycznie stał się przedłużeniem salonu, zachowując stylistyczną spójność, którą zresztą można zauważyć jak dotąd w całym mieszkaniu. Dziury i pęknięcia w ścianach oraz suficie zastąpiła nowo położona struktura, a stare, wysuszone meble zniknęły na rzecz nowego kącika do relaksu. I kto powiedział, że trzeba wyjeżdżać za miasto, żeby wypocząć? Spójrzmy jeszcze na zestawienie materiałów, jakie ekipa poniosła na przeprowadzenie metamorfozy. A wszystkich, którzy jeszcze nie widzieli zmian, jakie zaszły w sypialni i salonie, zapraszam do nadrobienia zaległości. Śledźcie też poczynania ekipy, pozostawiając subskrypcję na kanale. Widzimy się w kolejnym odcinku. Już nie mogę się doczekać.